z mojej grobowej kuchni. Jest Halloween, więc dzisiaj zrobimy palce wiedźmy, wstrętne, krwawe. Tak. Zobaczcie, co nam będzie potrzebne do zrobienia tych wstrętnych paluchów. Oczywiście, że skała z Łysej Góry sproszkowana na wielkich żarnach, a także paznokcie wiedźmy, to jest podstawa tego przepisu. No i tłuszcz z wieloletniego, tysiącletniego w zasadzie wieloryba, a także jajo małego smoka. I zostały nam jeszcze dwa olejki wstrętnych nietoperzy, no i kości białego wilka sproszkowane na pył. Tutaj mam dla was niespodziankę, to jest nasz zaprzyjaźniony Bodzio. Bodzio, jak widać, doskonale się świeci od środka, ale ma pewne charakterystyczne znaki zawarte w swojej urodzie. Jeżeli ktoś zgadnie, co to są za znaki i o co chodzi z tym, co tutaj Bodzio nam pokazuje, to dla niego przepiękny kubeczek z serii Środa gotuje. Chcę wam tu jeszcze pokazać, że w tej sproszkowanej skale jest coś białego i coś takiego kryształkowego, świecącego. To białe to jest oczywiście taki czynnik, który powoduje wzrastanie ciasta i nazywa się proszek do pieczenia, a to srebrzyste, świecące się po wierzchu to cukier, cukier o smaku przepysznej wanilii i to wsypaliśmy do naszej skały, zmieszaliśmy razem. Wszystkie produkty teraz wrzucamy. Najpierw jajko smoka, te kości sproszkowane. No i oczywiście dorzucimy trochę olejku jednego, jeszcze tego drugiego. Niech to nam się wszystko pięknie wymiesza, ale musimy też dać, o, tego drugiego damy więcej, bo pięknie pachnie. I damy też tłuszcz z naszego wieloryba, cudownie rozpuszczony i za chwilę będziemy to zagniatać, mieszać. Na początek użyjemy łyżki. Jest to narzędzie, którym torturowano różnych mężów słynnych i sławnych, dając im polewki do jedzenia, a oni nie mogąc zdzierżyć tej polewki, musieli tą łyżkę wkładać do buzi i wyjmować. I mieszamy, tak teraz mieszamy, ale za chwilę użyję swoich rąk, bo tylko ręce wprawnego maga mogą stworzyć podstawę wstrętnych paluchów wiedźmy. Tworzywo na te paluchy musi być wyrobione doskonale. Nie można tutaj zaniechać jakieś czynności, wszystko musi się połączyć i skleić doskonale, żebyśmy mieli palce elastyczne i bardzo, bardzo smakowite. Ugniatam to ciasto, ugniatam, ale niestety jest zbyt luźne, zobaczcie, to z tego się żadnych paluchów nie zrobi, więc użyję swojej trzeciej ręki, ponieważ dwie mam brudne, do podsypania trochę mąki. Nie żałuj, nie żałuj. Jeszcze proszę, jeszcze. Dobra, to już powinno wystarczyć. Dziękuję ci, moja trzecia ręko. Ciasto wyrabiamy i za chwilę musimy włożyć je do zimnej ciemnicy, w której stężeje i będziemy mogli kształtować paluchy. Jakie pyszne. I w taki oto kawał kujemy nasze cudowne ciasto. Można je spróbować, nie trzeba się hamować. Cudownie smakuje te produkty. Sprowadzone z wielu zakątków świata, połączone razem smakują wyśmienicie. I taki placek pakujemy na pół godziny do najciemniejszego i najzimniejszego zakątka naszego lochu. Jak ciasto nam tam dochodzi w naszej ciemnicy i się ochładza, to ja chcę rozgrzać was odrobiną humoru halloweenowego i mam tu pierwszy fantastyczny dowcip. Może suchar, ale nie przejmujmy się tym. I zaczynamy. Amerykański multimilioner chce nabyć piękny, stary, bardzo stary angielski zamek i w tej sprawie udał się na miejsce i rozmawia z sędziwym lokajem. Proszę pana, w tym zamku słyszałem, że straszy. Na co lokaj mówi? Nie, panie, gdzie tam? 300 lat już tu mieszkam i żadnego ducha nie było. Do dyrektora na parku przychodzi kościół trup i mówi: słyszałem, że poszukuje pan kogoś do tunelu strachu. A tak i owszem, oczywiście ma pan jakiś dokument z poprzedniego miejsca pracy? Jakieś zaświadczenie? A nie wystarczy akt zgonu?
teraz, bo to będzie petarda! Przychodzi mały Jasiu do domu i mówi: mamo, mamo, dzieci się ze mnie śmieją, że jestem wampirem! Nie, Jasiu, no co ty, siadaj i jedz szybko paszczyk, bo ci skrzepnie. Moje drogie duchy, moje drogie czarownice i moje drogie wampiry, zaczynamy robić wstrętne paluchy. Rozumiemy to, tutaj wygładzimy trochę i bierzemy kawałek spory ciasta i po prostu robimy z niego takiego palucha. Zobaczcie, i teraz tu musimy zrobić takie dwa przewężenia, czyli dwoma palcami. Tak sobie tutaj zrobimy, o, w ten sposób. Możemy to też zakręcić. Pamiętajcie, że tu powinno być troszkę cieni, o, w taki sposób. One trochę urosną, więc nie ma się co tym przejmować. Tu musimy zrobić takie nacięcia, tu na skórkach takie i takie nacięcia. I to będzie przepiękne. Bierzemy wstrętnego palucha, wstrętnego paznoka, wkładamy. Jakie to brzydkie. I już poleciał na blachę. I następny wstrętny paluch. Na okrągło, dwa przewężenia, może być nawet tak. Dorobić mu jeszcze wstrętny paznokieć, wkładamy, tak. Dajemy kreseczki, tutaj dajemy kreseczki i na końcu dajemy kreseczki. I już paluch idzie na blachę. I te paskudne, wstrętne paluchy wsadzamy do naszej piekielnej jamy, gdzie panuje temperatura 200 stopni na jakieś 3 zdrowaśki, czyli około 10-15 minut. Słuchajcie, ta wstrętna wiedźma rzuciła czar na te paluchy i wyrosły olbrzymie i popękały niestety niektóre. To jest straszna poczwara. Nie można jej zaufać, ale zobaczycie wcześniej wszystkie składniki dobrane już w odpowiedni sposób i nie bójcie się robić tych paluchów, tylko pamiętajcie, zróbcie je mniejsze, bo wiedźma je rozdyma i powstają duże. Za chwilę wam pokażę, jak wyszły, ale są bardzo, bardzo pulchniutkie. Moi drodzy, zobaczcie, udało mi się połapać te wszystkie pazury tej wstrętnej wiedźmy. Krew wypływa, obcięte to wszystko paskudztwo i robale wyszły. Ach, jakież to jest brzydkie. Właśnie tak powinien wyglądać poczęstunek na Halloween. Róbcie to, szukajcie mnie na Grubbooku i zobaczcie mnie na GrubTubie. Właśnie tam moje filmy pokazują się coraz częściej. Pamiętajcie, tam mnie znajdziecie za rok. A ja jeszcze spróbuję tego wstrętnego pazura, bo czuję, że smak jego jest tak dobry, jak wiedźma, którą znałem za życia. Przydałaby się jakaś wstrętna, piekielna kawa. Bodzio, pożegnaj się z państwem. Nic nie masz do powiedzenia? No wiesz co?